Orlen Projekt podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę warunkową zakupu ponad 74% udziału w spółki Energop z siedzibą w Sochaczewie. To jest przede wszystkim dowód na koncepcję gospodarczego rozwoju. Czyli my nie sprzedajemy firm, my kupujemy, łączymy firmy, przejmujemy te perełki właśnie lokalne, które mają świetne zespoły, które mają pomysł na biznes. I takim właśnie firmą jest Energop tutaj z Sochaczewa. To jest szansa, ogromna szansa dla lokalnej przedsiębiorczości, bo również oni zyskują potężnego partnera. My uważamy, że trzeba budować firmy po prostu polskie, od małych przez średnie do wielkich koncernów, że my to umiemy robić. Robimy to z sukcesem. Bardzo się cieszymy, bo ta firma Sochaczewa uczestniczył z nami w dużych inwestycjach, jest sprawdzona i ma bardzo ambitne plany również rozwojowe i będziemy to robić teraz razem. Energop to doświadczony producent rurociągów przemysłowych. Jego specjalizacją są instalacje dla sektora rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego. Transakcja pozwoli grupie Orlen zabezpieczyć realizację projektów inwestycyjnych w zakresie m.in. infrastruktury krytycznej. Budujemy dużą grupę inżynierską, która sprosta wyzwaniom, tym, które są założone w dużej strategii właściciela, czyli Orlenu. Jeżeli zobaczymy na te miliardy zaplanowane do 2030 roku, to jest bardzo ważne, żeby mieć taki podmiot, który będzie dostępny i będzie realizował działania na wyzwanie. Jesteśmy spółką celową, mamy wielomilionową umowę ramową. Dzięki tej spółce nasze możliwości, nasz portfel jeszcze bardziej się rozwinie. Ale też chciałbym zaznaczyć bardzo mocno, jak ważne jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej. Na przykład w przypadku awarii trzeba bardzo szybko działać. Coś zaprojektować, sprefabrykować i to zamontować. I właśnie taki podmiot tworzymy. Włączenie spółki Energop do grupy Orlen będzie wspierać plany koncernu dotyczące rozwoju kluczowych obszarów działalności. Jestem przekonany, że to jest transakcja dobra dla obu stron. Skorzysta Energop, bo będzie w największej grupie kapitałowej naszej części Europy. Orlen to jest jedna ze 150 największych firm na świecie, jedna z 5 firm najmocniej inwestujących w tej branży na świecie. I cieszę się, że Energop znajduje miejsce w Orlenie. Ta transakcja to duża korzyść dla przemysłu. To jest typowo branżowa spółka, która powinna mieć swojego lidera, partnera, duże konsorcjum i takim jest Orlen. Także myślę, że tak, oczywiście to jest. Natomiast myśmy skorzystali w ten sposób, że oddajemy bardzo dobrze przygotowaną spółkę, zrestrukturyzowaną, z kadrą menedżerską i właściwie gotową na kolejny krok rozwojowy. I sukces oczywiście. Dodajmy, warunkiem ostatecznej realizacji transakcji zakupu ponad 74% udziałów jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozostałe udziały należą do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.